Serwus, ja jestem Bernard Kokczyński, a to jest po drugiej stronie lustra. 1 września 1939 roku o świcie, gdy Polska była pogrążona jeszcze we śnie, nad niewielki przygraniczny Wieluń nadlatują pierwsze sztukasy. Świadkowie tamtych wydarzeń wspominają, że dźwięk, który ich najbardziej przerażał, to wcale nie huk wybuchających bomb, ale syreny niemieckich bombowców nurkujących, których celem było potęgowanie grozy nalotu. O której dokładnie godzinie spadły pierwsze bomby na to miasto? Czy w Wieluniu faktycznie znajdowały się jakieś oddziały Wojska Polskiego? No i jaki cel strategiczny przyświecał Niemcom? O tym wszystkim już teraz. Serdecznie zapraszam. Sierpnia 1939 roku w mieście szerzą się plotki, że następnego dnia ma nastąpić pozorowany nalot lotniczy. Niektórzy świadkowie, tacy jak Jerzy Pongowski czy Józefa Wolniaczyk, twierdzą, że usłyszeli na ten temat komunikat w radiu. Niestety dziś nie wiadomo kto i w jakim celu szerzył te informacje. Pierwszego września 1939 roku niemieckie Luftwaffe nadlatuje nad przygraniczny Wieluń w warunkach niewypowiedzianej wojny. Dramat ten rozgrywa się w trzech aktach bombardowań, w trakcie których ginie około 1200 cywili. Zabudowa Starego Miasta zostaje zniszczona w 90%, a całość zabudowy miasta zniszczona niemal w 75%. Według relacji świadków pierwsze bomby spadają na szpital w Wieluniu. Zniszczony zostaje również kościół farny, synagoga, a także wiele innych obiektów sakralnych i historycznych. Należy też dodać, że w związku z faktem, że polskie lotnictwo nie zagrażało niemieckim bombowcom, niemieccy myśliwcy masakrowali z broni pokładowej ludność cywilną Wielunia. Zobaczcie Państwo sami, jak wspominają poranek 1 września świadkowie tamtych wydarzeń. Relacja Kazimierza Śmiechowicza, który w nocy z 31 sierpnia na 1 września pełnił dyżur w siedzibie rejonowej komendy uzupełnień. O godzinie 2 w nocy poszedłem do domu. Mieszkałem przy ulicy Krakowskie Przedmieście. O godzinie 4.30, a nie o godzinie 5 rano, jak starają się obecni udowodnić Niemcy, usłyszałem pierwsze detonacje zrzuconych bomb. Kiedy wyjrzałem oknem, dojrzałem dym z walących się domów przy wylocie ulicy Krótkiej do obecnej ulicy 18 stycznia. Tam właśnie padły pierwsze bomby. Kiedy minął pierwszy i drugi nalot, pobiegłem do RKU przy rynku, mijając rannych i zabitych, którzy leżeli na zawalonych gruzami drutami ulicach. Wszedłem do biur. Tutaj zastałem wprost makabryczny widok. Dyżurny oficer, kapitan Krzemiński, podczas bombardowania wyjrzał oknem, gdy bomba uderzyła w pobliską księgarnię Gutmana. Rozerwało go na wpół. Relacja Eugenii Mielczarek, przed wojną mieszkanki wsi Jasień, położonej 15 km na wschód od Wielunia. Pamiętam, że 1 września już o 4 nad ranem wszyscy wylegliśmy na dwór i patrzyliśmy, jak płonie nasze miasteczko Wieluń. Opowiadali, że w kościele zginęło bardzo dużo ludzi, którzy się tam schronili. Całe miasto zostało zdruzgotane i spalone. Relacja Józefy Piechocińskiej, mieszkanki Wielunia. W dniu 1 września wstałam wcześniej rano, gdyż zamierzałam z synkiem 2-letnim Stasiem wyjechać do miejscowości Teklina w okolicach Łagiewnik, gdzie znajdowała się część mojej rodziny. Miałam zabrać się z mleczarzem dostarczającym mleko do Wielunia. Wstałam o świcie przed godziną 5.
Wyszłam na podwórko, gdy nad miastem na znacznej wysokości zauważyłam dużo samolotów, które zatoczywszy krąg zniżyły lot na bardzo niewielką wysokość, aż powstał bardzo silny podmuch powietrza. Pobiegłam do mieszkania, wzięłam synka na ręce i skierowałam się ku drzwiom wyjściowym, gdy nagle rozległ się potężny wybuch. Dom się zatrząsł i zawalił. Na szczęście znalazłam się z dzieckiem między futryną drzwiową a szafą. Zostałam zasypana pyłem, przywalona gruzem i belkami. Na moje i mojego dziecka szczęście bomba zrzucona przez niemieckiego lotnika trafiła w sąsiadujący z naszym dom Antoniego Tokarka. W tamtym domu zginęło wielu ludzi. Relacja Stanisławy Musiał, pracownicy fizycznej szpitala. W nocy z 31 sierpnia na 1 września położyłyśmy się normalnie spać. We wczesnych godzinach rannych, było to jeszcze przed godziną 5, obudziłam się i zaczęłam się ubierać. W tym czasie usłyszałam donośny huk oraz warkot silników samolotowych. Pomyślałam sobie, że jest to jakiś próbny nalot. Następnie zauważyłam, że szyby okienne razem z futrynami są powybijane i zorientowałam się, że jest to nalot. Mieszkałam w pokoju, który znajdował się na pierwszym piętrze. Zeszłam z tego pokoju do dolnego korytarza. Na holu była duża liczba chorych. W tym czasie zbiegł dr Zygmunt Patryn i powiedział, ażebyśmy wszyscy uciekali do ogrodu i ukryli się w grochu. Udałam się do kuchni, gdzie pracowała moja siostra, która była ciężko ranna. Ja zabrałam siostrę i wyniosłam ją na dwór i posadziłam przed rosnącą tam jabłonką. I po chwili sufit szpitala zapadł się. Będąc w ogrodzie, widziałam, jak ranni pacjenci spadali z pięter razem z łóżkami w dół. Około 90 osób z personelu i chorych schroniło się w schronie, który później zapadł się i nikt tam żywy nie wyszedł. Jak sami Państwo słyszeliście, świadkowie nie są spójni co do dokładnej godziny nalotu na Wieluń. Większość relacji zamyka się w przedziale czasowym między godziną 4.30 a 5 nad ranem, ale pojawiają się również relacje, według których nalot miał nastąpić przed 4.30, jak i te, według których nalot nastąpił po godzinie 5 nad ranem. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę na fakt, że w Wieluniu w dniu 1 września słońce wstaje o godzinie 5.58. Jak zatem ma to się do ataku sztukasów, skoro świt był ich zdecydowanym sprzymierzeńcem, ponieważ te wówczas nie były przystosowane do akcji nocnych? Polska i III Rzesza w 1939 roku znajdowały się w tej samej strefie czasowej, pomimo faktu, że granice Polski były wysunięte znacznie bardziej na wschód. Nie można się jednak oprzeć wrażeniu, że istnieje jakaś godzina różnicy między świtem 1 września 1939 roku, a świtem 1 września 2022 roku. Ta godzina różnicy wynika ze zmiany czasu na czas letni. To właśnie dlatego na oficjalnych uroczystościach państwowych, które upamiętniają wybuch II wojny światowej, panuje mrok. Pierwsze niemieckie bomby spadają na szpital Wszystkich Świętych w Wieluniu. Zatem pacjenci i personel tego szpitala stają się pierwszymi cywilnymi ofiarami II wojny światowej. Dziś ciężko dokładnie określić liczbę ofiar śmiertelnych w samym szpitalu. Według zeznań procesowych świadków składanych przed Okręgową Komisją do Spraw Badania Zbrodni Hitlerowskich, liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 130 osób. Liczba ta zdecydowanie różni się od liczby 32 ofiar śmiertelnych podanej przez dyrektora szpitala.
Należy też zauważyć, że ofiar śmiertelnych w samym szpitalu byłoby zdecydowanie więcej, gdyby w ostatnich dniach sierpnia nie polecono dyrektorowi szpitala przygotowania nadmiarowej liczby wolnych łóżek na wypadek wybuchu wojny. Zatem w szpitalu pozostali jedynie najciężej chorzy i pacjenci po przebytych operacjach. Sprawdźmy, co mówiły ówczesne konwencje międzynarodowe na temat bombardowania szpitali i obiektów cywilnych. Postanowienia pierwszej konwencji pokojowej w Hadze z 1889 roku. Podczas oblężeń i bombardowań zastosować wszelkie konieczne środki, aby w miarę możliwości oszczędzać budynki poświęcone obrzędom religijnym, sztukom, naukom i dobroczynności, zabytki historyczne, szpitale oraz miejsca, gdzie zgromadzeni są ranni i chorzy, pod warunkiem, że nie są one zarazem używane do jakiegoś celu wojskowego. W 1941 roku pojawia się publikacja wydana przez Kreisleitung NSDAP pod tytułem Einjahe Aufbahn des Kreises Wieluń. W publikacji tej niemiecka propaganda udowadnia, że szpital w Wieluniu został zbombardowany omyłkowo, ponieważ nie był on oznakowany. Jak było naprawdę? Wróćmy ponownie do relacji świadków. Zeznanie Jana Soforka przed Okręgową Komisją Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Łodzi. Gdy pod koniec sierpnia 1939 roku stosunki polsko-niemieckie uległy mocnemu zaostrzeniu i groził wybuch wojny, wówczas dr Zygmunt Patryn polecił mi, abym zabezpieczył szpital przed ewentualnym bombardowaniem lotniczym przez wymalowanie znaków Czerwonego Krzyża na dachu. Zakupiłem białą i czerwoną farbę i przystąpiłem do pracy. Najpierw białą farbą wymalowałem na dachu okrągłe koło o średnicy 3 metrów. W tym kole zaś czerwoną farbą równomierny krzyż. Znaki takie wymalowałem zarówno na budynku szpitala głównego, jak i na dachu szpitala zakaźnego. Gdy jednak kilka dni później wybuchła wojna, szpital, mimo oznakowania, został w pierwszej kolejności zbombardowany przez Niemców. Relacja Tadeusza Łebkowskiego. Na dachu i kominie szpitala było wywieszonych kilkanaście flag Czerwonego Krzyża. Były bardzo widoczne. Białe, duże flagi z czerwonymi krzyżami. Na początku odcinka wspominałem Państwu, że w Wieluniu zniszczono wiele zabytków, a także obiektów sakralnych, na przykład kościół farny, przy którego pozostałościach obecnie się znajduje, synagogę, bramę krakowską, wiele zabytkowych kamienic. Według konwencji haskiej z 1907 roku wszelkie zabytki podlegały szczególnej ochronie podczas konfliktów zbrojnych. Chyba że miałyby jakieś przeznaczenie militarne, na przykład znajdowałoby się tam wojsko polskie. To właśnie dlatego Niemcy z uporem twierdzili, że Wieluń był miastem ufortyfikowanym, a w samym mieście znajdowały się oddziały kawalerii polskiej. Jakiś przykład? Proszę bardzo, cytat z niemieckiego autora Beckera. 76. Eskadra Nurkowa pod dowództwem kapitana Waltera Zeigla przeleciała nad ufortyfikowanym Wieluniem wczesnym rankiem. Kolejny cytat z tego samego autora. W południe nadchodzą kolejne wyniki naszego własnego rozpoznania lotniczego, które również utrudniała słaba widoczność i mgła przyziemna. Silne nagromadzenie polskiej kawalerii odnotowuje się w Wieluniu przed lewym skrzydłem niemieckiego 16. Korpusu. Mogę Państwu przytoczyć szereg dowodów, że cytaty te to po prostu próba usprawiedliwienia bombardowania ludności cywilnej. Od relacji świadków, że w Wieluniu nie znajdowały się żadne jednostki Wojska Polskiego, przez mapę zaprezentowaną przez niemieckiego historyka Folkmana, na której widać dokładne położenie jednostek Armii Łódź w okolicach Wielunia w dniu 1 września, przez określenie celu dla jednostek Luftwaffe, gdzie jako cel wskazano miasto, a nie jakieś konkretne obiekty, gdzie rzekomo miałoby znajdować się Wojsko Polskie.
Tak wspomina to w wywiadzie dla jednej z niemieckich telewizji w 2004 roku jeden z lotników, który brał udział w nalocie na Wieluń. Otto Schmidt z 3. Eskadry 77. Pułku Bombowców Nurkujących w wywiadzie w 2004 roku mówił: szkoliliśmy się w precyzyjnych atakach na małe cele, takie jak stanowiska artylerii i tym podobne. Dlatego też było dla mnie bardzo dziwne, że jako cel podano nam jedynie miejscowość. W mojej opinii najmocniejszym dowodem, że nie było tutaj żadnego wojska polskiego, są groby żołnierzy. Jeśli byłoby tak, jak podaje część źródeł niemieckich, że w Wieluniu stacjonowała cała brygada polskiej kawalerii, to po prostu nie sposób, żeby w wyniku tej masakry nie poległo również wielu żołnierzy. Jeszcze w 1939 roku okupacyjna administracja sporządziła wykaz mogił wojskowych w całym powiecie wieluńskim. Dokument ten nosił nazwę Liste über Gefallen Deutsche und Polnische Soldaten. W dokumencie tym wykazano dwie mogiły polskich żołnierzy, którzy zginęli w samym Wieluniu. Jeden, nieznany z imienia i nazwiska, w stopniu kapitana, który najprawdopodobniej nad ranem 1 września przejeżdżał przez miasto z rozkazami i tutaj zastało go bombardowanie, a drugi, o nazwisku Gabala, który trafił już ranny do samego Wielunia i w wyniku tych ran zmarł. Zatem brak mogił po rzekomych kawalerzystach. Jaki zatem był cel zbombardowania Wielunia? Dziś mówi się o akcie terroru i fizycznym zniszczeniu ludności. Teza ta ma pokrycie w słowach Adolfa Hitlera dotyczących sposobu prowadzenia wojny z Polską. Warto posłużyć się cytatem z dnia 22 sierpnia 1939 roku z przemówienia wodza III Rzeszy do swoich najwyższych dowódców na naradzie w Obersalzbergu. Treść jego przemówienia znamy dzięki notatce Wilhelma Canarisa. Całkowite zniszczenie Polski jest celem wojskowym. Środki są całkowicie obojętne. Zwycięzca nigdy nie będzie interpelowany, czy powody jego były uzasadnione. Dlatego nie idzie o to, by po swojej stronie mieć prawo, lecz wyłącznie o osiągnięcie zwycięstwa. W tym celu przygotowałem na razie tylko na wschodzie moje oddziały Totenkopf, rozkazując im zabijać bez miłosierdzia i bez litości mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy. Bądźcie twardzi i bezwzględni, działajcie szybciej i brutalniej niż inni. Bombardowanie Wielunia miało jeszcze jeden cel. Przetestowanie w warunkach bojowych najnowszej wersji samolotów Junkers Ju-87B. Co za tym przemawia? Przede wszystkim bogata dokumentacja fotograficzna wykonana przez Niemców po nalocie. To wyjątkowa perfidia, aby bombardować miasto pozbawione obrony przeciwlotniczej, a następnie wszystko to skrupulatnie udokumentować materiałem fotograficznym. Spójrzcie Państwo sami jeszcze raz na ogrom zniszczeń. Zatem mamy zbrodnię i jej ofiary. Warto też chwilę poświęcić zbrodniarzom, ponieważ nie chcę, aby oni pozostali anonimowi. Jednostki Luftwaffe, które dokonały nalotu na Wieluń, wchodziły w skład 4. Floty Powietrznej, której dowódcą był generał Aleksander Lura. Jemu też podlegał Wolfram von Richthofen, który we wrześniu 1939 roku był już w stopniu generała i dowodził dywizjonami lotniczymi do zadań specjalnych. Wolfram von Richthofen, urodzony w 1895 roku, pochodził z rodziny arystokratycznej o tradycjach wojskowych.
był kuzynem niemieckiego asa lotniczego Manfreda von Richthofena, zwanego Czerwonym Baronem. Jego pierwsza misja lotnicza była zarazem ostatnią misją dla Manfreda, podczas której zginął. Wolfram kontynuował latanie i odniósł 8 zwycięstw powietrznych jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej. Po przejęciu przez Hitlera władzy w Niemczech w roku 1933 Richthofen wstąpił do Luftwaffe. W listopadzie 1936 roku Richthofen opuścił sztab, by objąć dowództwo polowe w Legionie Kondor, kontyngencie Luftwaffe wysłanym, by wspierać generała Franco w hiszpańskiej wojnie domowej. To właśnie podczas wojny domowej w Hiszpanii bombowiec nurkujący Junkers Ju-87, zwany Stukasem, po raz pierwszy wszedł do akcji pod dowództwem Richthofena. W wyniku doświadczeń wyniesionych z wojny domowej w Hiszpanii wprowadził on wiele innowacji w Luftwaffe, które w późniejszym czasie przełożyły się na sukces lotnictwa niemieckiego podczas walk w Polsce czy Francji. Obecnie najbardziej spopularyzowanym atakiem bombowym Legionu Kondor podczas wojny domowej w Hiszpanii jest zbombardowanie baskijskiego miasta Guernica. Podobnie jak w przypadku Wielunia, Guernica była miastem pozbawionym obrony przeciwlotniczej, a w wyniku nalotu zmasakrowana została ludność cywilna. We wrześniu 1939 roku jednostki podległe Richthofenowi z dużą skutecznością wspierały natarcie niemieckiej armii, niszcząc polskie umocnienia oraz atakując kolumny wojsk i uchodźców. To właśnie jego jednostka dokonała nalotu dywanowego na Warszawę 25 września 1939 roku. Po zwycięstwie nad Polską Wolfram von Richthofen brał udział w wojnie z Francją, bitwie o Anglię, bombardował rumuński Bukareszt, wspierał niemiecką inwazję na Kretę. W sierpniu 1942 roku 4. Flota Powietrzna, której w tamtym czasie był dowódcą, zrównała z ziemią Stalingrad. W czerwcu 1943 roku został przeniesiony na front włoski. Odszedł z Luftwaffe w listopadzie 1944 roku z powodu guza mózgu i zmarł z tego samego powodu w amerykańskim obozie jenieckim w Austrii 12 lipca 1945 roku. Nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny. W przypadku Wielunia toczy się spór wśród historyków o to, która z eskadr jako pierwsza zaatakowała miasto. Niestety w tej sprawie brak jednoznacznych dowodów, które pokrywałyby się z relacjami świadków dotyczącymi godziny nalotu. Na pewno za bombardowanie miasta odpowiadały dywizjony bombowców nurkujących pod dowództwem majora Dinorta, kapitana Zajgla i kapitana Dalwiga, które startowały z lotnisk polowych w Ligocie Dolnej i Nowej Wsi koło Opola. Przypuszcza się również, że miasto bombardowały niezidentyfikowane eskadry z 77. Pułku bombowców nurkujących pod dowództwem pułkownika Schwarzkopfa. W mojej opinii najwięcej kontrowersji budzą nieścisłości dotyczące czasu lotu nad miasto, ponieważ według zapisków w niemieckich dziennikach bojowych Wieluń był bombardowany w tym samym czasie zarówno przez eskadry lecące najkrótszą drogą przez Gorzów Śląski, jak i przez te, które poleciały w kierunku Kalisza, a dopiero później zawróciły nad Wieluń. Obie eskadry, o których mówię, startowały mniej więcej w tym samym czasie, między godziną 4.40 a 4.50 nad ranem. Zapewne zastanawiacie się Państwo, jakie konsekwencje ponieśli niemieccy lotnicy już po wojnie za bombardowanie bezbronnej ludności cywilnej. W Polsce Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich uznała, że bombardowanie Wielunia było zbrodnią wojenną i cały zgromadzony materiał w tej sprawie został przekazany do Centrali Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu w RFN, a następnie do prokuratury w Monachium. Prokuratura w Monachium dwukrotnie umorzyła śledztwo w tej sprawie, nie dopatrzywszy się w niej znamion czynu przestępczego. Co więcej, nie przesłuchano wówczas żadnego z żyjących jeszcze lotników niemieckich, którzy bombardowali Wieluń. Zatem mamy zbrodnię
ale nie ma kary. Osobiście jestem zwolennikiem patrzenia na historię z szerokiej perspektywy, dlatego właśnie wspominałem Państwu o niemieckich nalotach dywanowych na Guernikę czy na Warszawę. Ale żeby zachować pełen obiektywizm, należy również dodać, że alianckie siły powietrzne również atakowały obiekty cywilne i równały z ziemią całe miasta. Przykładem może być Drezno, Kolonia czy Norymberga. Amerykanie zrzucili dwie bomby atomowe na Hiroshimę i Nagasaki, czego na pewno nie można uznać za reakcję symetryczną. Mimo to mam wrażenie, że część publicystów i historyków, zwłaszcza niemieckich, próbuje zrównać ofiary II wojny światowej z jej sprawcami, wykorzystując właśnie te fakty. Nigdy nie powinniśmy zapomnieć, że to właśnie III Rzesza rozpoczęła II wojnę światową. Od wielu lat obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu odbywają się pod hasłem Wieluń, miastem pokoju i pojednania. Pojednanie powinno być oparte na prawdzie. To właśnie prawda daje podstawy do wybaczania, a wybaczanie ma bardzo głęboki sens, bo dzięki niemu możemy iść naprzód i rozwijać się. Dlatego mam nadzieję, że tym materiałem dołożę swoją cegiełkę do pamięci o ofiarach tragedii z dnia 1 września 1939 roku. Gorąco też Państwa zachęcam do odwiedzenia tego miasta, ponieważ ludzie są tu naprawdę otwarci i serdeczni. Jest też wiele ciekawych obiektów pod kątem historycznym, a naprawdę jest imponujące to, jak miasto dba o pamięć o ofiarach niemieckiego nalotu. To tyle, jeśli chodzi o mnie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Servus!